Mężczyzna i kobieta zbudowali dom. Przedtem bardzo starannie wybrali miejsce. Zadbali, żeby było dużo nieba nad głową, żeby blisko był las z konwaliami, jagodami i grzybami, żeby niedaleko płynęła rzeczka z zaroślami dla słowików i było pole i łąka pełna kwiatów. Postarali się, aby w ogrodzie było słońce i cień do odpoczynku w upały. Pozwolili rosnąć starym drzewom i chwastom. Trochę zapuścili ogród, żeby można się tam było bawić i biegać i nie martwić się, że coś się zniszczy albo zdepcze. Szykowali ten kawałeczek świata, by stał się dobrym miejscem na szczęśliwe dzieciństwo. Ale dziecka ciągle nie mieli i martwili się tym bardzo. Pewnego dnia kobieta wyszła przed dom i ze zdumieniem spostrzegła, że coś dziwnego stało się ze wszystkimi kolorami. Żółty był mniej słoneczny niż zwykle, czerwony mniej ognisty, zielony stracił swoją soczystość, a niebieski poszarzał. Mężu, zobacz, co się stało! Zawołała kobieta. Mężczyzna popatrzył i powiedział, że to na pewno z powodu chmur i że nie warto się martwić, bo następnego dnia wszystko będzie tak jak zwykle. Ale następnego dnia było jeszcze gorzej i każdego kolejnego dnia kolorów po trochu ubywało. Kobieta i mężczyzna nie wiedzieli, co się stało i nie umieli nic na to poradzić. A tymczasem ich świat tracił barwy i smutniał coraz bardziej. A oni też smutnieli. I coraz bardziej nie mieli dziecka, chociaż tak za nim tęsknili. Wreszcie pewnego wiosennego dnia, mimo że słońce świeciło bardzo mocno, w ich ogrodzie znikły ostatnie wspomnienia kolorów i niespodziewanie zapanowała szczero smutna szarość. Wtedy kobieta i mężczyzna zrozumieli. Ich dziecko urodziło się całkiem innym rodzicom. Kobieta płakała i miała całą twarz mokrą od łez. I mężczyzna płakał, chociaż jego łez nie było widać, bo płakała jego dusza. Wreszcie mężczyzna powiedział: chociaż nie urodziliśmy naszego dziecka, musimy je odnaleźć. Słyszeli bowiem, że jeśli jakimś rodzicom urodzi się obce dziecko, oddają je na wychowanie do domu dzieci. I tam prawdziwi rodzice mogą je odnaleźć. Ale nie wiedzieli, jak do takiego domu trafić. Poszli więc do pani, która wie. Pomóż nam odnaleźć nasze dziecko. Nie wiemy, gdzie go szukać. Pani, która wie, przyjrzała im się i powiedziała. Może wam pomogę, a może nie. Dużo ludzi do mnie przychodzi. Musicie mnie przekonać, że warto pomóc właśnie wam. Kobieta i mężczyzna poszli do domu dzieci. Dom był szary i stary, schowany za szarym murem i wcale nie wyglądał wesoło. Wewnątrz domu było dużo ogromnych pokoi, o wiele za dużych dla dzieci, a w nich malutkie łóżeczka i małe stoły z niskimi krzesełkami. I wszędzie było mnóstwo kolorowych zabawek. I było tam
dużo małych dzieci. Ale chociaż królowa i jej pomocnice opiekowały się nimi najlepiej, jak umiały, dzieci były smutne, bo nie miały rodziców. Królowa była bardzo mądra i ogromnie kochała dzieci. I mimo smutku, który towarzyszył rozstaniom, była bardzo szczęśliwa, kiedy dzieci odchodziły z jej domu do odnalezionych rodziców. Na powitanie królowa uśmiechnęła się do kobiety i mężczyzny. Cieszę się, że przyszliście. Czekałam na was. Jest tutaj chłopczyk, który ma 2 lata. Możliwe, że to wasz synek. Nigdy go nie widzieliśmy. Ani nasz synek nie widział nas. Jak więc mamy go rozpoznać? Czy się nie pomylimy? Niepokoił się mężczyzna i kobieta. Nie martwcie się, powiedziała królowa. Tylko nie patrzcie oczami, bo oczy nie wszystko widzą i mogą was zwieść. Patrzcie sercem. Serce się nie pomyli. I wtedy przyprowadzono chłopczyka. Kiedy kobieta i mężczyzna go ujrzeli, zdziwili się i przestraszyli. Mały chłopiec o niebieskich oczach miał całe ciało pokryte kolcami, jak jeż. Pomyśleli, że znowu zaszła jakaś straszna pomyłka, bo to na pewno nie było ich dziecko. Nie mogli przecież mieć synka jeża. Ale gdy chłopiec powoli podszedł do nich, kobieta wyciągnęła rękę, a on złapał ją za palec. I kobieta zrozumiała, że nie może odtrącić jego ręki. Kobieta i mężczyzna przychodzili do chłopczyka jeża codziennie. Bawili się z nim i starali się go oswoić, żeby się ich nie bał. 7 wieczora, kiedy kobieta miała odejść, chłopiec jeż zaczął strasznie płakać i nikt nie mógł go uspokoić. Kobieta wzięła go na ręce i przytuliła, a on przestał płakać i zasnął. To znaczyło, że nadszedł już czas i następnego ranka kobieta i mężczyzna zabrali chłopca do domu. Na początku było im strasznie trudno. Chłopiec jeż znalazł się w nowym świecie i potrzebował czasu, by się poczuć bezpiecznie. Nie umiał mówić, a kobieta i mężczyzna nie zawsze rozumieli, o co mu chodzi. Nie mieli pewności, czy dobrze opiekują się Piotrusiem, bo nie znali się na chłopcach jeżach, nie wiedzieli, czym go karmić, jak go kąpać. Martwili się, czy dość ciepło go ubrali i brakowało im pomysłów, w co się z nim bawić. Trudno też było go przytulać i głaskać, bo chłopiec jeż nie był do tego przyzwyczajony i bardzo kłuł. Mężczyzna mówił do kobiety: powinnaś bardziej uważać. Zobacz, jesteś cała pokłuta. To nic. Zagoi się, mówiła kobieta. Wszystkie dzieci potrzebują przytulania. Widzisz, jak Piotruś to lubi? Zresztą spójrz. Od głaskania trochę zmiękły mu kolce. W styczniu chłopiec jeż bał się odezwać na spacerze. Nie chciał oddalać się od domu i często płakał. W lutym
przestał bać się kotów, nauczył się wielu słów i z wielką ciekawością poznawał świat. W marcu nabrał więcej pewności siebie i często się uśmiechał. Kobieta wreszcie odważyła się powiedzieć do niego: synku. Zdziwiła się, bo kilka kolców odpadło. Nadeszła wiosna. Tata nauczył Piotrusia jeździć na rowerze. Piotruś przytulał się do rodziców i nie pozwalał im odejść na krok. Odpadły kolejne kolce. Przyszło lato. Synek chlapał się w wodzie i bawił płotkiem. Był tym zachwycony. Ale w nocy ciągle budził się z krzykiem. A gdy mama biegła do niego, odpychał ją i kłuł. Na szczęście kolców po trochu ubywało. Jesienią zbierali grzyby. Piotruś bawił się jarzębiną i kasztanami. Któregoś dnia zapytał mamę: a u kogo ja byłem w brzuchu? Nie u mnie, odpowiedziała. Miałeś wtedy inną mamę. Na szczęście teraz jesteś z nami. Czy płakałaś, jak mnie nie było? Tak, bardzo płakałam. Tata też płakał. Ale teraz się cieszymy, bo jesteś z nami. Tego dnia znikło wiele kolców. Nastała zima. Palili ogień w kominku. Był śnieg i sanki i Boże Narodzenie. Mamo, czy myślałaś, że będziesz mogła mnie urodzić? Spytał Piotruś. Tak, ale mi się nie udało. Na szczęście urodziła cię inna mama. I dzięki temu jesteś i możemy być razem. Bardzo cię kocham, synku, powiedziała mama. Wiem, rzekł Piotruś. W nocy obudził się, ale nie płakał jak zwykle, tylko zawołał: mamo. Pierwszy raz w nocy zawołał mamo. Po kolcach nie było już ani śladu.